Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku nadal jesteśmy w warsztacie u Pawła Piekuta, ale nie będziemy się dzisiaj zajmowali autogazem, ale pasją do motocykli, jaką Paweł już ma w sobie od dzieciństwa. Zaczynał tak jak każdy od WS-ki, motorynki i tego typu sprzętów. Natomiast na dzień dzisiejszy jest właścicielem tak pięknego Suzuki Intrudera, 1800 cm pojemności. Robert tu z wielkim zaciekawieniem już się przymierzył, bo Robert też myśli o motocykl. Tak, wielki, ciężki motocykl, o tym intruderze. Któż by lepiej wam opowiedział jak sam Paweł, więc ja ci, Paweł, oddaję mikrofon i opowiedz o swojej maszynie. Więc tak, no, motocykl Suzuki Intruder VZR 1800, dosyć mocna maszyna. Na pewno nie polecam jako pierwszy motor, z własnego doświadczenia coś o tym wiem. Pomysł na motocykl po kilku latach przerwy przyszedł tak gdzieś tam przy kolacji z rodzinką, przerzucaliśmy jakieś zdjęcia, mówię, no kurczę, zaplanowałem, mówię, kupuję motocykl. Wszyscy tam w śmiech uderzyli, że gdzie tam taki motor, bo chyba z konia spadłeś, jak to się brzydko mówi, nie tam motocykl. Po tylu latach, gdzie będziesz jeździł na motocykle? Oczywiście kobiety, mama, żona, zabijesz się zaraz i w ogóle to są standardowe historie motocyklistów. Ale ja tak mówię, postanowię na swoim. Gdzieś tam motocykl znalazłem na ogłoszeniu. Najśmieszniejsza rzecz była taka, że ustaliśmy z sprzedającym motocykl, że no, chłop wyjeżdża gdzieś tam i może nam motocykl do 22 pokazać we Wrocławiu. No więc busika odpaliliśmy, do Wrocławia pół, rano wracamy, żonie mówię, chodź, zobaczysz coś, wychodzimy na dwór, otwieram wrota w karaweli, no nie wierzyła, oczy takie, ja mówię, że wieczorem to ten motocykl do salonu wędruje. Znowu było niedowierzanie, ale wieczorem już stał w salonie, był czyszczony, doglądany. Parę razy tam się przysiadłem w domu do motocykla, no i miałem takie obawy, że jednak no to kurczę, chyba na przypomnienie sobie jazdy to nie jest dobry pomysł. Tak, kufry dokładałem sam, motocykl kupiłem generalnie z tym siedzeniem. Siedzenie jest takie kostumowe, ale bardzo fajnie, bo też regulowany zagłówek, natomiast kufry dokładałem sam. Kufry skórzane, wodoszczelne, nigdy nam się tam nic nie nalało, dosyć pakowne, z jakimiś tam kieszeniami, tak. Tutaj też można sporo bagażu załadować, także jak to się tylko tak wydaje, że wygląda jakoś tak niewiele, ale jak wiadomo, kobiety, jak to kobiety, żonę zabrałem na jakąś przejażdżkę, tak spakowaliśmy to do torby, żeby tam gdzieś dojść, gdzie mieliśmy miejsce spoczynku, no to tak jak to kiedyś na rosyjskich bazarach były takie torby, to spokojnie tyle się w to mieści, także to tak wygląda niepozornie, ale pakowne. No i kufer oczywiście dodaje tam swojego uroku temu motocyklowi, tak? Natomiast no, szerokość powoduje, że trzeba już uważać przy manewrowaniu między jakimiś tam autami, tak? Zdecydowanie nie jest to motocykl do miejskiej dżungli. No tak, nie. Niestety, tak jak wspomniałem, to hamowanie, ten ciężar tego motocykla przy prędkościach fajnie to pracuje, natomiast przy manewrowaniu na mieście no, trzeba się napocić, żeby motocykl trzymać w pionie, gdzieś tam się przełożyć z jednego miejsca na drugie, czyli załóżmy przejechać z lewej do prawej strony pasa, to jest nie lada wyczyn w mieście. A spytam cię, jak wspominasz tego Hyosunga 650, bo Hyosung to jest podwykonawca Suzuki tak naprawdę. Tak, dokładnie, ten motocykl wspominam bardzo dobrze. Na tym motocyklu, jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę z motocyklami, nieważne, czy to ogólnie ma być przyszłościowo motocykl sportowy, czy jazda chopperem, to motocykl naprawdę bardzo dobrze się prowadzi i wybacza błędy. Tutaj, jeżeli obierzemy jakiś promień skrętu i no niestety okazuje się na końcu skrętu, że był za mały, i jeżeli nie mamy dostatecznej wiedzy, nie położymy motocykla, to on już nie dokręci. Z Hyosungiem jest tak, że można się poprawić wręcz kierownicą. Tutaj zrobimy głupi numer, a nie daj Boże dotkniemy klamki, to motocykl położymy. Tam można zrobić z motocyklem w mieście wszystko. Natomiast wbrew pozorom 650 pojemności w tym Hyosungu,
ale nie brakuje mocy. Naprawdę można bardzo fajnie przyspieszać. W serii te motocykle miały jakieś tam też sakwy. Na pewno nie jest to ten dźwięk, bo to nie ma co liczyć, że będzie dźwięk jak z tego Intrudera, ale motocykl na pierwszy motocykl i motocykl tak do jazdy polecam, nieduże pieniążki. I nie ma to, że to jest Chińczyk i coś tam. Jak jeździłem na tym motocyklu, zaczepiali mnie nieraz ludzie, były tam oczywiście pozrywane jakieś tam loga, gdzieś tam w jednym miejscu ten napis Hyosung sobie był, ale każdy podchodził, o motocykl, kurczę, ile pan za to zapłacił? Ze 30 tysięcy pewnie. Mówię, nie, no dyszkę dałem za to. No, niemożliwe. Także ten motocykl wbrew pozorom nieduże pieniążki, ale jeżeli chodzi o właściwości jezdne i prezencję motoru, naprawdę, polecam gorąco. Dobrze, pokażmy może jeszcze, jakbyś Paweł jeszcze raz przypomniał o tych, tutaj Mariusz byś pokazał ten sektor i sprzęgło, o tym newralgicznym punkcie, o jakim tu rozmawialiśmy. Tak, spytam cię Paweł jeszcze, jedynka jest do dołu? Jedynka jest klasycznie, biegi tak jak w każdym motocyklu, czyli jedynka do dołu, potem mamy jadąc w górę neutralne położenie i 5 biegów w górę. Tutaj niestety nie ma wyświetlacza, który pokazywałby, na jakim biegu jedziemy, natomiast on no, dosyć intuicyjny, on potrafi z 1000 obrotów pojechać sobie, więc jeżeli nawet biegu nie zmienimy, to po prostu nam delikatnie zacznie przyspieszać. Z tym, że jest możliwość dołożenia bezproblemowo, w tym momencie są gadżeciki fajne, które można tam sobie licznik biegów domontować i to na pewno ułatwia jazdę. Mam w nowszym motocyklu sygnalizację, którym biegiem się jedzie, no to zdecydowanie prościej, aczkolwiek tu można. Tak jak rozmawialiśmy, newralgiczny punkt, czy taki problem, jak się w trasach jeździ, to jest linka sprzęgła. Sprzęgło nie jest hydrauliczne, jest na zwykłą, klasyczną linkę, tak ono sobie tam biegnie. Tutaj kawalątek jej widać po tym pancerzu i linka potrafi nam się zerwać, jest takie jabłko zakończone na końcu, które pociąga za dźwignię, one tam się urywają, natomiast no, w tym momencie gdzieś tam sobie znalazłem na internecie zestawy z taką tam śrubą, wystarczy odkręcić osłonę, jeżeli linka nam się urwie przy tym jabłku, to spokojnie można zapunktować, gdzieś tam do serwisu dojechać, linkę wymienić, natomiast na pewno takie rozwiązanie z takim jabłkiem to do każdego motocykla wyposażego w linkę polecam, bo można sobie zakuć tą linkę i gdzieś tam w normalnych warunkach dotoczyć się, a nie stać na środku drogi i mieć problem, także tutaj te linki się urywają, ale zmiana systematyczna, gdzieś tam w kufrze załóżmy wożenie sobie czegoś tam, żeby pomóc w drodze jak najbardziej. Tutaj motocykl posiada niewiele miejsca, ale zdejmujemy siedzenie. Tutaj mamy gdzieś tam, można to sobie upchnąć, jest niby standardowy akumulator, natomiast po wyjęciu tych spinek mamy tam jakieś możliwość schowania sobie czegoś, żeby takiego choćby zestawu kluczy, żeby sobie w drodze pomóc, tak? Więc polecam jak najbardziej takie jabłuszka do linki przy takich motocyklach wskazane. No, powiem, że to nie jest jedyny model Suzuki, w którym właśnie z linką sprzęgła są problemy. Jak nawet jak się odpuszcza, to nie jest to samo, co na przykład w Hondzie. No dokładnie. Powiedz mi o oleju, ile tutaj się wlewa w ten motor? Jak do samochodu, około 4 litrów, 4, nawet tutaj sobie piszą, że jest to 3,40, ale jak to się ładnie wyprostuje, to tak około 4 litrów oleju to mieści, tam na dole są dwa korki spustowe, miska jest tak skonstruowana, że nawet jeżeli tego oleju gdzieś będziemy mieli mniej bądź przechyły, to nam nie spływa, nie zatrzemy tego motoru. Wymieniając olej trzeba pamiętać, że trzeba oba korki spustowe odkręcić, a nie tylko jeden. Także wymiany, ja wymieniam olej, nieważne ile jeżdżę co sezon, po prostu go wymieniam. Wiadomo, motocykl zimą stoi, gdzieś tam coś się skrapla. Olej to nie jest jakiś kosmiczny koszt, także tutaj akurat chodzi na Shellu Advanced i taki olej sobie raz na sezon wymieniam, niezależnie czy zrobię 1000 km, czy 10 tysięcy, zawsze co sezon olej jest wymieniany. No i koło, tak jak zmieniałem oponę, była historia, gdzie zdarzyło mi się troszeczkę za mało powietrza mieć i opona warunki miała tutaj, jeżeli chodzi o zużycie, było wszystko ok, ale niestety przestraszało mnie to, że gdzieś tam zrobił się taki odgniot, jednak opona przy dużych prędkościach to jest coś, co ono niestety musi być z najwyższej półki, więc przyszła decyzja na zmianę tego koła.
i zmieniałem to w takim autoryzowanym serwisie. Człowiek naprawia motocykle turystyczne, sportowe, zajmuje się cruiserami, ale jak zmieniał tą oponę, to stwierdził, że takiej szerokiej to on jeszcze nie zmieniał. Mówię, ja chciałem sobie ją zabrać, mówię, coś z niej zrobię. Nie, nie, Paweł, ona będzie tutaj u mnie jako trofeum wisiała. Takiej opony to jeszcze nie mam, więc 245 szerokość opony, chyba najszersza opona, jaka w motocyklach tego typu jest stosowana. Daje fajną przyczepność. Tutaj ten motocykl fajnie się składa w zakręty. Zdarzyło mi się w pewnym momencie tymi bagami dotknąć jednak asfaltu. Raz miałem taką historię, było to awaryjne skręcanie. Koleś sobie na zakręcie wyłożył paletę kostki i trzeba było przed tym uciec. Także mówią, że ten motocykl się nie składa, ale wierzcie mi, że nóżki przednie tam są takie cypelki na nich, gdzie widać te ograniczniki. Tymi ogranicznikami motor ziemi dotknął, jak również tymi bagami. I pojechał dalej, więc motor jest naprawdę zwrotny, jeżeli chodzi o prędkość, tak, bo na postoju to trzeba go trzymać dwiema rękoma. Napęd motocykla jest przekazywany na tylne koło za pomocą wału kardana, więc rozwiązanie, które nie wymaga obsługi, wymieniamy olej w silniku, również ta część jest smarowana olejem, nie potrzebujemy jakichś zabiegów, tak jak przy klasycznych łańcuchach czy pasach napędowych, ćwiczyć po prostu motocykl, siadamy i jedziemy, tysiące kilometrów można przejechać, nie obawiając się, że napęd stracimy, tak? Motocykl jak gdzieś tam w dokumentacji, tak, to jest waga 400 prawie kilogramów, czy ponad 400 kilogramów bez płynów, z płynami potrafi dochodzić do 420 kilogramów, więc bardzo ciężka maszyna. No i jak się okazało, też jest mało zwrotna. Trzeba tutaj dosyć dużego doświadczenia do takiego motocykla. Moc motocykla to jest 125 koni, 160 Nm przy 6200 bodajże obrotów, więc maszyna spokojnie może konkurować z motocyklami sportowymi. Tutaj mamy około 4 sekundy z hakiem do setki. Prędkość maksymalna papierowo podobno 215 na godzinę. Mnie się udało tym jechać nawet 230. Co prawda trzeba się trzymać dwoma rękoma kierownicy bez tej owiewki. Z owiewką jest dużo łatwiej. Ale tak jak tam zacząłem wcześniej mówić, pierwsza podróż skończyła się tam na końcu drogi poza asfaltem, bo mi motor nie skręcił. Więc przyszedł pomysł na niestety coś lżejszego. Ale po tam doszlifowaniu miesiącu jazdy na czymś takim jak Hyosung Aquila, dokładnie to się nazywało. Przyszedł czas na intrudera, no i tak 4 lata motocyklem sobie pomykam. Motocykl robi wrażenie na pewno wszędzie, każdy się za tym ogląda, jest to kawał maszyny. Wbrew pozorom trasy to jest super sprawa. No, motocykl w trasie sprawuje się super, z plecakiem, jak to się mówi, nie robi żadnej różnicy, czy jedziemy jako pojedynczy jeździec, czy we dwie osoby, naprawdę można fajnie tym pomykać. Stateczna jazda, fajny dźwięk, tu motocykl jest praktycznie seryjny, poza jakimiś tam drobnymi przeróbkami w autoryzowanych jakichś tam firmach, ale motocykl ma również, no, daje frajdę z jazdy niesamowitą. Przyspieszenie, jak w motorze sportowym, nie trzeba się bać wyprzedzania, dokręcić manetkę i trzeba się dobrze kierownicy trzymać, żeby nas nie zrzuciło, tak? Więc tutaj... Zapytam cię, pięciobiegowy jest? Tak, pięć biegów, tak. Brakuje jednej rzeczy, bieg wsteczny nie posiada to urządzenie i tego brakuje, bo niestety waga robi swoje. Ja też jestem dosyć niską osobą jak na taki motocykl, więc trzeba parę trików się nauczyć, żeby motocykl cofnąć, jak gdzieś tam nam do czegoś stanie. Mam bardzo miękki widelec, więc tutaj fajną metodą starą, nie każdy zna, jest takie, naciskamy na kierownik z hamulcem, odpuszczamy. I odbicie z widelca. Tak, i odbicie z widelca. Nieraz przekroczenie byle małego progu tym motocyklem naprawdę jest problematyczne, więc 5 biegów do przodu, 0 do tyłu, ktoś tam nieraz przerabia, moc duża, spalanie jak na taki motocykl naprawdę nieduże, tutaj spokojnie, tak jak czasami podróże do Gdańska przy prędkościach takich, no gdzieś tam po autostradzie, wiadomo, gdzieś się wyprzedza, ale tak do 140 załóżmy na godzinę, to on się spokojnie w 6,5 litra benzynki mieści. Także potrafi dać fajną frajdę z jazdy, ale też nie jest jakimś żarłokiem. Czyli tak, na gaz go nie przerabiasz?
Nie, nie przerabiam. Też miałem o to zapytać. Nie? Ale tak abstrahując tutaj, to się zdarzało przerabiać takie dwukołowe. Więc w którymś momencie zdarzyło się tak, że syn byłego mojego szefa, jeszcze jak zaczynaliśmy w Mińsku Mazowieckim, tak, miał sobie taki motocykl. No i ja tak sobie go obejrzałem, mówię, Tadziu, kurde, tutaj chłodzenie cieczą, to tamto, to się da na gaz zrobić. No, co ty gadasz, na jaki gaz? No, młody nie będzie na gazie jeździł. Ale będzie reklama, będzie skuter na gaz. No więc zorganizowaliśmy fajne, okazuje się, że fajne zbiorniczki w miejsce, gdzie w tym skuterze kask jest chowany, ktoś we Włoszech produkuje zbiorniczek, który 2,5 litra gazu mieści. Zamontowaliśmy zbiorniczek, podpięliśmy się do układu chłodzenia, jakiś tam mały reduktorek, no i elektronika KME była w postaci przełącznika benzyna-gaz. I skuter na gazie jeździł, bardzo długo jeździł na gazie, został sprzedany z instalacją gazową i bez problemu funkcjonował. Także... Z tego co wiem, przepraszam, to w Indiach jeździ chyba znaczna ilość pojazdów właśnie takich skuterów, jakichś trójkołowców, dostawców, to oni właśnie na gazie. Zgadza się. No, no tutaj może dla fanu i dla jakiejś tam, dla zmierzenia się z rzeczywistością pomysł kiedyś tam był, tylko problem jest, gdzie ten zbiornik schować, tak? Pewnie by trzeba było z jednego baga wykorzystać, żeby go wrzucić. Ale nas hejtują teraz motocykliści, to nie brnijmy w temat gazu. Nie, nie, nie. Tak, do takiej maszyny się nie zakłada. Żebyś nam zaprezentował wszystkie przełączniki. Mariusz by wziął kamerę z bliska, omówił gdzie się co włącza, ja ci potrzymam mikrofon. No i nie bylibyśmy sobą, gdybyś nie uruchomił tego motocyklu. Odpalimy tak. Także zasiądź, bardzo cię proszę. Pierwsza istotna sprawa, kluczyk, jak w każdym tego typu motocyklu. Specyficznie kluczyk, stacyjka jest umieszczona bocznie. Może ja się za to zapakuję, to będzie łatwiej to pokazać z pozycji jeźdźca. Nie mamy tutaj żadnych stacyjek, żadnych historii, jest ona dostępna. Uruchamiamy, powłączało nam się jakieś światełka. Natomiast tak. Mamy tutaj standardowe rozwiązania, jak już w każdym motocyklu, czyli światła awaryjne, tak? Są światła drogowe, mijania, kierunkowskazy. Niestety nie ma jeszcze tutaj funkcji, która pozwalałaby, żeby ten kierunkowskaz odbijał sam, czy po jakimś czasie się wyłączał, natomiast no, robimy to klasycznie ręcznie. Maszyna działa. Funkcja, która w tych motocyklach już w tym momencie nie jest stosowana, możemy sobie tam kierowcom pomigać, nie włączając świateł długich, nawet jeżeli one są wyłączone, możemy sobie tam zasygnalizować coś. Tutaj motocykl jest dodatkowo na gmolach wyposażony w takie dodatkowe halogeny, które mogą świecić jako taki element doświetlający drogę. Może świecić dalej, bądź sobie pulsować, ostrzegając na przykład, kiedy gdzieś tam sobie szybko jedziemy i chcemy naszą obecność zasygnalizować takim miganiem świateł z przodu, żeby nas kierowcy samochodów widzieli. W mieście z dojeżdżaniem gdzieś tam nie ma problemu, żeby zasygnalizować swoją obecność, bo wystarczy manetką dokręcić i każdy kierowca już widzi, że motocykl gdzieś tam jest. Silnik nie jest silnikiem wysokoobrotowym, standardowe obroty, tak jak w jednostkach samochodowych. Natomiast naprawdę frajda z jazdy niesamowita. Tutaj piątym biegiem można przejechać praktycznie całą trasę, nie zmieniając prędkości. Takie autostradowe do 200 na godzinę naprawdę nie robią problemu dla tego motocykla, tak? Hamowanie to jest ciężka sprawa w tym motocyklu. Klasycznie motocykliści hamujemy tak przednim hamulcem, natomiast ta maszyna przy tych 400 kg, załóżmy z dwoma riderami, to jest bez użycia tylnego hamulca nie do wyhamowania sprzęt, tak? Pędzi jak pocisk, więc trzeba się specyficznie nauczyć tym hamować, wykorzystując również tylne koło, no ale tak, żeby nam się nie zblokowało, żebyśmy maszyny nie położyli. W przypadku tam jakiegoś niestety poślizgu, te gmole fajnie nam zabezpieczają nogi,
Także nawet gdyby się zdarzyło maszynę położyć, to nie zrobimy sobie krzywdy, on się na tym oprze. A w czasie dłuższej podróży na pewno można sobie nóżki wyciągnąć, odpocząć. Maszyna jest tak fajnie wyważona, że kierownicę możemy puścić i sobie kierować nim. Znaczy, policjanci tego nie słyszą, ręce mam tu, ale niby tam, więc można kierować balansując ciałem, tak? Więc... Chciałem powiedzieć, że wśród motocyklistów jest też wielu policjantów lub wśród policjantów jest wielu motocyklistów, super ludzi i chciałem ich serdecznie pozdrowić, bo... Pozdrawiamy. Każdy motocyklista jest motocyklistą, w życiu prywatnym coś robi, ale jest przede wszystkim motocyklistą. Także lewa w górę dla was wszystkich. I co, w tym odcinku LPG Majstra, nietypowym, jakże przyjemnym, to już wszystko. Także tym razem lewa w górę, a nie na gazie. Chociaż na gazie, czemu nie? Czemu nie? Aby nie na podwójnym. Cześć, hej.